co On chce Ci dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj, kochani, mam trzy grupy dla Was. Witam serdecznie, przede wszystkim na moim kanale. Cieszę się, że znowu jesteście, że słuchacie, że odwiedzacie mnie. Dziękuję. Proszę, zapraszam Was również do pisania komentarzy, bym czuła Waszą obecność. Lajkujcie również z kciuczkiem w górę. I zapraszam nowych wszystkich kochanych widzów do subskrypcji mojego kanału. Zostańcie ze mną na dłużej. Oczywiście wszystkie osoby, które pragną, bym powróżyła im indywidualnie, zapraszam na kontakt ze mną poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. I wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze niż te kolektywne tu na kanale, ponieważ opierają się na Waszych datach urodzenia i zdjęciach. Zapraszam. A teraz, kochani, wybierzcie sobie serduszko. Mam orakel miłosny, przekazy płynące prosto z serca, do Waszej osoby ukochanej, do Was. Zobaczmy, co Wasza osoba ukochana Wam dzisiaj przekazuje. Grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Zapraszam. I zaczynamy od grupy numer 1. Du willst etwas auf Biegen und Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Karta nazywa się die Zeit, czyli czas. Chcesz coś na siłę wymusić. Zostaw tym sprawom czas. Czyli nie możesz prześcignąć pewnych spraw, nie możesz zmusić, by te sprawy, te rzeczy, te różne procesy wydarzyły się szybciej. Tak jak nie możesz przyspieszyć drzewa, by szybciej rosło, nie możesz przyspieszyć rzeki, by szybciej płynęła, nie możesz przyspieszyć pór roku, by szybciej przepływały, ponieważ chcesz na przykład tylko słońce. W naturze wszystko ma swój czas i wszystko przebiega zgodnie z właściwym czasem. Tak samo daj tym sprawom w twojej relacji, w twoich uczuciach, w twojej miłości bieg czasu naturalny. Zaufaj też wszechświatu, że on wspiera Cię i pomaga. I pomaga, by to we właściwym czasie wszystko się dobrze potoczyło i rozwinęło. Nie możesz zmuszać czegoś na siłę, by szybciej się działo, ponieważ tym właśnie energetycznie przeszkadzasz. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam wszystkich tych, którzy wybrali grupę drugą. Grupa druga to ta karta. Bleib dir selbst treu. Czyli pozostań sobie samej wierna. Czyli to, co robisz, to, co czujesz, to, co postanawiasz, powinno być w zgodzie z Twoją osobowością, z Twoją duszą, z Twoim sercem, z Twoim charakterem, z Twoją osobą. Nie rób nic na przekór sobie samej. Nie rób nic, by się podobać partnerowi, partnerce. Nie rób nic, by się podobać otoczeniu. Tylko rób wszystko tak, żebyś Ty była szczęśliwa i żeby to zaspokajało Ciebie, Twoje potrzeby. Pamiętaj, na pierwszym miejscu jesteś Ty, Ty sama. I zostań sobie wierna. Rób wszystko tak, by szczęście było po Twojej stronie, byś Ty, przede wszystkim Ty, była szczęśliwa z każdą swoją decyzją,
z każdym swoim zachowaniem, postanowieniem, wyborem. Ty jesteś dla siebie na pierwszym miejscu ważna. I tak samo partner będzie zauroczony tobą, jeśli ty będziesz w zgodzie z sobą, szczęśliwa, w harmonii ze swoim wnętrzem. Zostań sobie wierna. Dziękuję grupie drugiej, zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała tę właśnie kartę. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Telepatia. Karta nazywa się telepatia. Osoba, o której myślisz, osoba twoja ukochana myśli teraz o tobie i kocha ciebie. To chce ci ta osoba przekazać. Telepatycznie czujecie się i być może też porozumiewacie się telepatycznie, czujecie swoją silną obecność, pomimo że nie możecie być ze sobą, ale telepatycznie czujecie bardzo silnie swoją obecność, swoje myśli, swoje uczucia, emocje. O tym mówi ta karta. I przede wszystkim osoba, o której myślisz, za którą tęsknisz, mówi, że ciebie kocha, czyli uczucie miłości jest również tutaj silne. Dziękuję serdecznie wszystkim trzem grupom. Zapraszam na mój kanał. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia już wkrótce.